Zobaczcie, jakie tu jest pobojowisko. Prace trwają. Normalnie, generalnie zapraszamy na pizzę. Mamy tutaj cztery rodzaje pizzy, różnorakiej. Robiliśmy zdjęcia. Krzyś, zawodowy pizzerman. Mówię wam, że jak wchodziliśmy chwilę temu do domu, bo byliśmy z psami, wchodzimy do domu i pachnie tu jak w pizzerii. Te wszystkie zapachy się tak wymieszały, że naprawdę, no... Gdyby ktoś wszedł tutaj z zamkniętymi oczami, to na stówę powiedziałby, że jest w pizzerii. Na pewno nie dom. Na pewno nie. Mamy tutaj różne przepisy. Każdy z nich dla nas jest mega pyszny. Tak, bo wybieraliśmy tak składniki i tak wszystko łączyliśmy, tak, żeby każda z nich to była taka bomba. I dla mnie każda z nich jest przepyszna po prostu. A wszystkie się dosyć mocno też różnią. Różnią. No nie? Bardzo się różnią. Każda ma bardzo inny smak. Tak, no także no, wydaje mi się, że w naszym przepisniku każdy znajdzie pizzę idealną dla siebie, bo no nie oszukujmy się, jak robimy pizzę w domu, to zazwyczaj jest po prostu tak, że szynka, ser, pieczarki, nie? Do piekarnika i koniec. To jest taka klasyczna pizza, którą po prostu robi się w domu, a my pokażemy wam, że można robić pizzę w domu, ale całkowicie inną, mega smaczną, mega różną i zaskakującą. Zaskakującą. Bo jak zazwyczaj jak podajemy te nasze pizze, jak ktoś do nas przychodzi, to wszyscy są zaskoczeni, ale jak? To z tym? No nie? Tak, tak. A później, najlepsze jaką jadłem. Także powiem wam szczerze i przyzwalam na to. Możecie robić ze znajomymi te pizze, dla rodziny te pizze, nawet byłoby to wskazane, i chwalić się, że jesteście mistrzami pizzy. A naszym przepisnikiem będziecie na 100%. Dobra, idziemy sprzątać. Kiedyś pokażemy wam backstage, jak wygląda robienie zdjęć i tak dalej, ale może to jeszcze nie teraz. Musimy to wszystko posprzątać. I coś jeszcze zjeść. Ostatnio mam fazę na pizzę serową. Krzyś zrobił mi ją jako ostatnią, a dzisiaj akurat stwierdziliśmy, że pociśniemy, bo chodziło o zdjęcia tutaj, żeby to wszystko spiąć. No i na samym końcu miałam właśnie moją pizzę serową i niestety praktycznie jej nie zjadłam. No nie zależy nie kawał, to ja to zjadłem dla spróbowania, czyli ta ilość sera i wszystkiego jest. Tak, no bo wiecie, my dla siebie robimy zazwyczaj na oko, a tutaj nasze na oko wszystkie musieliśmy poważyć, żeby w przepiśniku było ile gram czego. Ale pokażę wam coś pysznego. Jak nie mam miejsca w ogóle, tak jeszcze na to znajdę. To zmieścisz? Tak. Nie wiem, czy jeszcze są. Jeżeli są, to pewnie będą na wyprzedaży i jeżeli zobaczycie takiego Mikołaja, to jest KitKat. Przepraszam, już go nadgryzłam. To jest tak pyszna czekolada, że nie macie pojęcia. O, tutaj. Nestle KitKat, tak to się nazywa. On jest taki, jak widzicie, to jest taki chrupki Mikołaj. Ja nie wiem, co tu jest w środku, ale ta czekolada jest bezbłędna, nie? Oj, cycki poszło. Co się śmiejesz? Najlepsza czekolada, jaką w życiu jadłam. Dobra, bierzemy się za sprzątanie, nie ma co. To jest magia tutaj. Tu jest cała wiedza. Najważniejszy zeszyt aktualnie. Bo słuchajcie, przygotowywaliśmy się do tego przepisnika i tak dalej. Ale ja jak zrobiłam jakiś przepis, pisałam na jakieś byle jakiej kartce i po prostu tego nie przepisałam, zgubiłam. I chyba, nie wiem, z 10 przepisów tak mi poszło, bo nie myślę. I ostatnio byliśmy w Action, stwierdziłam, że tak muszę kupić po prostu zeszyt, który tutaj cały czas będzie leżał i tutaj będę zapisywała w nim wszystkie przepisy, tak samo Krzyś i to będzie takie coś, co tutaj musi być. Dobra, sprzątamy. Mój mąż, to jest mój mąż. No co, no jeszcze jest. Szynka parmeńska, ta pyszna. Tyle. No tyle zostało. Takie opakowanie. A co, miałem dać za dużo na pizzę? No nie, absolutnie. No absolutnie nie. Wszystkiego musi być idealnie. No to jest moja żona. No, to jest moja żona. To jest właśnie moja żona. Tyle masła zostawiła. Tyle.
Widzicie to? A co miało się zepsuć? Nie mogłam dać więcej masła. Nie mogłam dać tego masła. Nie mogłam. Bo? Bo przepis nie przewidywał więcej masła. Dodałabym więcej masła, to znowu by mi wyszedł zakalek. Zobacz, 10 gram masła. No to 10 gram, wiesz jaką robi różnicę w przypadku, nie wiem, wszystkiego? Słuchajcie, uwielbiam ten kram, to jest po prostu wybór życia, kram, który się rusza, ale bez tych takich wylewek, które się tam zaczepia, bo to no, widzieliśmy, że było zepsute, gdy szukaliśmy kranu w tych wszystkich sklepach, natomiast ten mamy jest ekstra, gdybym miała wymieniać kran to tylko i wyłącznie na to i to jest Ferro bodajże, linka wam damy w opisie. Bo jest sztos. Jak widzę kogoś, kto się męczy z tymi innymi jakimiś twardymi kranami, teraz gdziekolwiek nie jesteśmy, to próbujemy ruszać tak, kranem i trzeba... Ostatnio u mamy się wystraszyłem, bo jak tak. Tak, no bo ten, jak mamy, to nie wiem, nawet sobie, nie wiem, tu możecie sobie pogadać z kranem. O, kto to otworzy? No, wszystko możecie sobie umyć i tak dalej, rewelacyjny kran. Dla mnie hit. Dobra, już prawie posprzątane. Ktoś mnie wyciął z kadru! Ktoś mnie wyciął z kadru! Jak się to wkłada? To jest bardzo trudne. Tatuś pomoże. Tatuś ci pomoże. No, nie, ty trzymaj, wkładaj. No. Dobra, tata włoży, a ty wyciągniesz, dobra? O. Teraz wyciąg. Wyciągać umiesz. Raz. Super. No i próbujemy. Tak, jest. I może się kręcić, ale nie zdąży się zakręcić. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze? Jak się kręci. Fajne? Fajna jest ta wiertarka, Miki? Nie tą stroną. Dobrze. Teraz wiercimy. Możesz dodać udar, Mikołaj, jeszcze. Tak. Brawo. Krzyś padł. Krzyś się obudził. Oś spałem chyba 3 minuty. 15 minut spałeś, a chciałeś 10, więc... Jak 15 minut, nie udowodnisz mi nic. No nie mam tego jak udowodnić. Idę sprzątać robota, bo muszę go całego umyć. Właśnie skończył salę czyścić. I co jakiś czas trzeba myć właśnie tutaj ten środek. Panie robocie, pan zaczeka. I muszę też opróżnić worek, który z
znajduje się tutaj w tym miejscu, ale tego nie będę pokazywać. Co ty właśnie zrobiłaś? Nie wiem. On właśnie... Nie! Nic, to się nie dzieje. To ci się tylko wydawało. Właśnie zobaczył. O rany. To było tak głupie, przepraszam. Ja wiem, że to po całości schrzaniłam. Zazwyczaj wkładam to po prostu do zmywarki. Taka jestem leniwa. Tak będziemy myć. Dobra, urwij kolejny. Być może przydałby się większy. Dobrze, ale takim małym też damy radę, oszczędnie. Jak można robić takie rzeczy? On tego nie zapomni. Ja wiem, że on tego nie zapomni. I teraz będzie walka o to. Taka głupota moja, jestem taka głupia. Mama jest mądra. Czasami jednak taka głupia. Damy do pralki. Tak. Pomagasz mamusi. Sprawdzasz amortyzację. Mikołaj robi przegląd. Będziemy wyciągnąć pranie z suszarki. W ogóle, tak, przy okazji czyszczenia robota, o ile mi jeszcze baterii wystarczy, jutro mamy pierwsze wychodne z moim mężem, sam na sam, randkę, odkąd Mikołaj się urodził. Pierwszy raz na moje urodziny idziemy sobie na randkę, bo ciocia zostanie z Mikołajem. Także tak się cieszę, nie macie pojęcia. Pierwszy taki wypad, gdzie ja mam spokojną głowę, że Mikołaj jest bezpieczny i tak dalej. A my będziemy mogli... Idziemy na awatara w ogóle. Tak, to będziemy teraz wkładać. Także mega się cieszę, nie mogę się doczekać. Dzisiaj mamy plan otworzyć sobie wieczorem pierwszą część awatara, żeby jutro na świeżo zobaczyć sobie drugą. Może ktoś z Was był, to dajcie znać, jak Wam się podobało. Ja powiem jutro. Tutaj wkładamy to. Och, bardzo ciężko to idzie, ale świetnie sobie radzisz, no. Mocno. Tak ci będzie łatwiej, ściągnij. No, ściągaj. W tą stronę. No, do siebie pociągnij. Mama trzyma, a ty ciągnij to. Za to ciągnij. Super! I damy do pralki, tak? Zobacz. Tutaj to myjemy, widzisz? Tu będziemy robić szuru-buru. Ale chyba dobrze było, żeby to się najpierw namoczyło. No tak się mamie wydaje, wiesz? Tego nie. Dobra, zostawiamy to tutaj. Miki poszedł spać, a starsza młodzież będzie oglądać Awatara, jedynkę, bo tak. Jutro idziemy na dwójkę, więc musimy sobie przypomnieć, o co chodziło w jedynce. Tak, mamy pierwszy, już mówiłam wcześniej, ale mamy pierwszy taki dorosły wypad randkowy, znaczy nawet nie dorosły, tylko przeddziecięcy. Samotny. Zobaczymy, kto będzie bardziej tęsknił. No dokładnie. Ja już myślę, jak się odstawię. Chociaż i tak mój mąż będzie mi widział po ciemku w kinie większość czasu. Ale... Cieszysz się? Cieszę się bardzo. Spędzisz ze mną czas bez odpowiedzialności? Tak, bo to na twoje urodzinki. Tak. Nie powiem, które. Nie powiem, które. 18. Tak. Jak zawsze. Wzorowy mąż. A jest taki umięśniony nawet szyją. No twarz. No twarz ma umięśnioną. Jesteśmy takie gnioty, kochani. Lubią maczać strzały. Jeszcze go umięśnione uszy. Ich kości są wzmocnione przez naturalne włókna węglowe. Będziemy robić refa. To jest takie coś? Taka lampa, którą tu jedzie po twarzy i to musi robić ta druga osoba, przynajmniej mi. Marta sobie z tym ja robię sobie sama, nie?
Nie jestem taki doskonały, więc potrzebuję pomocy przy tym i potrzebuję, żeby ktoś mi to robił. Ale warunek jest taki, że się musimy wykąpać. W ogóle Krzyś jest osobą, która bardzo nie chce się kąpać. I co? Zawsze jak mówię, że chcemy się iść kąpać, to już... Ale przecież zawsze się chodzę kąpać. Ale nie o to, że się nie kąpię. Chodzi o to, że za każdym razem masz jakiś dziwny problem, że już się bo ja bym wolał się kąpać zaraz przed snem, a ty wolisz się kąpać, nie wiem, o popołudniu i już mieć z głowy. O, kocham się kąpać po południu. A potem idę w sumie brudniejsza niż on spać, nie? Ale jak ja kiedyś, jak byłam młodsza, a poszłam się okąpać, tak nie wiem, na przykład o 16. Kiedyś się to zrobię. Cudowna godzina. No, a potem już byłam kąpana. Ja tak lubię, tak. Ja wiem, ty to kochasz. No, ja marzę końcem tego roku okąpać się w naszej wannie. Dobrze. Zrobimy to? Zrobimy. Jesteście świadkami. Czy zrobimy? I będę w grudniu w przyszłym roku nagrywała vlogmasy, jak trzymam dupkę w wannie. Dobrze. A dzisiaj na Instagramie bardzo was zapraszam na nasze Instagramy. Co tam będzie? No tam będzie bardzo wiele rzeczy, których nie będzie aktualnie tutaj i możecie je zobaczyć tylko i wyłącznie na Instagramach naszych, więc już warto przejść na ten i ten Instagram. A poza tym? Autopromocja. A poza tym rozmawialiśmy z Martą, że przydałoby się zrobić jakiegoś live'a na Instagramie i nieprawdopodobnie, tylko że będzie live na Instagramie już niedługo, także warto obserwować Instagrama, żebyście dostali od razu powiadomienie, tak, że live się rozpoczął, bo nie wiem jak będzie z informacją tutaj na YouTubie, ale będzie możliwość zobaczenia nas na żywo i spotkania się z wami również na żywo. Tak, pogadamy sobie, podpowiadamy sobie na pytania, co będziemy robić, to jeszcze zobaczymy, ale do czego ja zmierzałam? Słyszałeś to? Mikołaja? A ja myślałem, że on śpi. Ja też. Ale może zaś. Nie odzywaj. Trzeba sprawdzić komórkę. Nasz sen doskonale ogarnia nasze plany. Nie wiem, co mówiłam na samym początku, bo do czegoś zmierzałam. Tylko z tym Instagramem się wbiłam, a teraz to w ogóle poleciałam. Daleń, chodź tutaj. Chodź tutaj, Dalia. Damy Dali tabletkę. Daleń, chodź. Tabletka. Korzystając z okazji, wiem, że światło jest takie byle jakie, ale muszę zrobić listę na jutro, co mamy zabrać Mikołajowi, żeby niczego nie zapomnieć, bo będzie u cioci, więc muszę sobie spakować zabawki. Co Mikołajowi jeszcze? Śmieci. Jakie śmieci? Mikołajowi na razie śmieci. Ale zapisz też, żebyśmy nie zapomnieli. No dobrze, ale najpierw Mikołaj. Zabawki, pampersy, mam. Mleko, mam. Saszetki. Mam. Chusteczki. To takie, są takie do karmienia, żeby Ula go nie musiała przebierać, no nie? Mhm. Śliniak. Chusteczki, tak, no. Ten sos do makaronu? Z makaronem? Bez, makaron musi ugotować Ula, bo nie mam już. Dobrze, jak coś, niech będzie. Będzie vlog z nowego samotnego wypadu. No nie będzie jakiś ultra długi, bo to tylko będzie, wiesz, tylko kino. Myślałem o tym, ale to będzie za długo trwało. No. No też myślałam. Myślałem o tym, ale chyba się skończy na maku. Ho, to też mnie... Jakimś hamburgerku chyba. No nie? O, na drwalu. Na drwalu, ale w spokoju, w środku. O, jest w środku. Nie, no nie. A może przy kinie po prostu? Przy kinie od razu. Tam jest McDonald's. Będzie szybko. Co? Będzie szybko. Warna mi bardziej pasowała. Kawusie, byśmy sobie wypili jak z dawnych lat. Muszę Ula się... Jak mi Ula da jakiś prezent i nie będzie to karnet na przebywanie z Mikołajem, to się obrażam. Będzie to.